Cześć, witam Was w trzecim podsumowaniu mojej działalności na YouTube. Trzeci raz nagrywam ten odcinek, ponieważ tak jak odpowiedziałem to w jego pierwszej części, będę starał się to robić mniej więcej co miesiąc i pokazywać właśnie jak wygląda sytuacja, co w minionym okresie udało się osiągnąć, jakie są plany na kolejny okres i opowiedzieć trochę właśnie o funkcjonowaniu mojego kanału. Także zapraszam Was do tego krótkiego podsumowania. Oczywiście jedna z ważniejszych informacji to to, że w ten kwartał udało mi się na tym kanale osiągnąć 1000 subskrypcji, także serdecznie dziękuję Wam jako moim subskrybentom za zaufanie, które mnie obdarzyliście, za oglądanie odcinków, które dla Was nagrywam, za oczywiście aktywność w komentarzach, za zgłaszanie ciekawych propozycji, za merytoryczne dyskusje, także myślę, że idziemy w dobrym kierunku i właśnie na tym tak naprawdę najbardziej mi zależało w momencie, kiedy zakładałem ten kanał. Tutaj przypominam, że kanał funkcjonuje już od 3 miesięcy. Z rzeczy, które tutaj powstały przez ten ostatni miesiąc, to współpraca z portalem tokeny.pl. Objawia się tym, że pod niektórymi moimi analizami znajduje się link do opisu konkretnego projektu właśnie na portalu tokeny, a w zamian tutaj właściciel tego portalu umieszcza link do mojego filmu poniżej każdego artykułu. Także taka drobna działalność, która mam nadzieję zwiększy zasięg odbiorców moich treści. Kolejna sprawa, którą chciałbym poruszyć i która tutaj została mi zaproponowana w komentarzach, to na portalu Udemy mamy kurs Gita i GitHuba bezpłatny. Są też również płatne wersje, także jeśli ktoś jest tym zainteresowany, to tutaj zachęcam do odwiedzenia tego portalu. Można ten kurs łatwo sobie zrobić i tym bardziej jeszcze mocniej zapoznać się z systemem kontroli wersji Git, jak i z portalem GitHub, o który głównie opieram swoje analizy projektowe dostępne na kanale w postaci filmów w zielonych ramkach. Kolejna kwestia, którą chciałem poruszyć i która tutaj również czasami jest przez społeczność wspominana, to zarabianie, bo dużo osób twierdzi, że zarabianie na kanal jest automatycznie uruchamiane w momencie osiągnięcia 1000 subskrypcji. Z tego, co się zorientowałem, z tego, co wyświetla YouTube, to tak wcale nie jest, bo to jest jeden z warunków. Drugi warunek jest taki, że po prostu trzeba mieć jeszcze obejrzanych 4000 godzin wszystkich filmów. No, na razie jestem na półmetku tego, także zapraszam Was do oglądania filmów. Zobaczymy tak naprawdę, ile ten YouTube pozwala zarobić właśnie w tematyce kryptowalutowej. Myślę, że to nie są duże pieniądze. Także zobaczymy, co tutaj ma to do zaoferowania. Ja tak naprawdę tych filmów nie kręcę po to, żeby zarabiać na YouTubie, gdyż stawki na rynku w mojej branży są, myślę, że dużo lepsze niż to, co może mi YouTube tutaj zaoferować. Kolejna sprawa, którą chciałbym Wam przekazać, to jakiś czas temu pod każdym filmem umieściłem link do ankiety, także będę Wam niezmiernie wdzięczny za jej wypełnienie. Oczywiście osoby, które wypełnią tą ankietę, subskrybują mój kanał, mogą liczyć na jakieś tam dodatkowe treści przesyłane właśnie już w postaci maila, ale to właśnie zachęcam do wypełnienia tej ankiety i zostawienia swojego adresu e-mailowego, gdyż mam w głowie taką ciekawą ofertę, którą właśnie będę kierował do osób, które taki swój adres dla mnie zostawią. Kolejna sprawa, to może już przejdźmy do planów. Tutaj jeszcze jestem w trakcie uzgodnień z Dominikiem z portalu CryptoScam, który również na swojej stronie umieści informacje o moim kanale, także dziękuję za tą inicjatywę. Tutaj strona właśnie CryptoScam, także gdzieś tutaj w pewnym miejscu jakaś informacja o moim kanale też pewnie się pojawi. Kolejna sprawa to współpraca planowana z portalem Bitcoin
www.pl.org. Tutaj też właśnie w jakiś sposób uzgadniamy warunki, że tak powiem, wzajemnej wymiany. Oczywiście ja pewnie w filmie pokażę logo tego portalu, a tutaj Tomek z portalu bitcoin.pl.org przekazał informację, że może umieścić mój baner na swojej stronie. Także również dziękuję za tą propozycję. Dzięki niemu zawsze te jakieś społeczności zorganizowane wobec tych kanałów czy też forum przekazywania treści mogą się wymieszać. Także to wszystko, jeśli chodzi o to podsumowanie. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem, co chciałem Wam w tym momencie przekazać. Dziękuję Wam za uczestnictwo, za oglądanie filmów. Oczywiście planuję dokończyć ranking związany z platformą smart kontraktów. Tak samo seria związana z omawianiem narzędzi do analizy fundamentalnej. Zaplanowałem również, co wynika z Waszych komentarzy pod filmem o projekcie Maker, zrobić bardzo ciekawą serię o platformach DeFi, czyli Decentralized Finance, na której mówię, jak to wszystko funkcjonuje i może nawet przejdziemy krok po kroku konkretne platformy i spróbujemy dowiedzieć się, w jaki sposób tak naprawdę na chwilę obecną można na tych platformach zarabiać. Także również dajcie mi znać w komentarzu, co o takiej formie, o takich filmach myślicie. Oczywiście wszelkie sugestie przyjmuję od Was drogą mailową, czy też najlepiej w postaci komentarzach na YouTubie, gdyż wtedy większa część publiczności może zobaczyć, co za tym się kryje. Oczywiście witam nowe osoby na kanale, ponieważ ta liczba Was już jest dosyć spora według mojej oceny. Może tutaj jeszcze krótko omówię tak naprawdę funkcjonowanie tego kanału dla osób zupełnie nowych. Tutaj w zakładce playlisty na kanale, a raczej w zakładce główna, strona główna, tak, tutaj będą playlisty. Filmy w zielonej ramce są to analizy projektowe kryptowalut. Omawiam tutaj postęp prac i aspekt technologiczny konkretnego projektu. Nie koncentruję się tutaj w żaden sposób i praktycznie w ogóle na analizie fundamentalnej, jak i analizie technicznej, także proszę bierzcie to pod uwagę, oglądając te filmy, bo po prostu czasami dostaję informację, że na przykład nie omówiłem partners, nie omówiłem sposobu finansowania, nie omawiam tego świadomie z tego względu, że po prostu te filmy mają swój dosyć charakterystyczny według mnie styl. Konkretna, kolejna playlista, czyli ranking platform smart contract. Tutaj analizuję 7 wybranych platform smart contract pod względem 10 wskaźników. Każdy odcinek kończy się oczywiście rankingiem i na koniec zbiorę to wszystko razem i wyciągniemy wspólnie jakieś wnioski. Narzędzia analizy projektowej, żółta ramka, kolejna playlista, w której to opisuję dokładnie narzędzia, które wykorzystuję podczas tworzenia filmów w zielonej ramce. Także jeśli ktoś jest zainteresowany, to również zachęcam do zapoznania się. Kryptowalutowe sugestie i przemyślenia. Tutaj poruszam tematy związane właśnie z technologią, z bezpieczeństwem. Tematy te przesyłacie do mnie, czy też to pojawiają się na live'ie u Majka Satosiego w niedzielę. Także tutaj staram się rozwiać wszelkie wątpliwości, jakie do mnie od Was napłyną, czy jakie chociaż mi się nasuną podczas analiz konkretnych projektów. Playlista związana z narzędziami analizy fundamentalnej, raporty z działalności i wizualizacje powstawania projektów, której to tworzę po prostu takie ciekawe animacje, podkładam muzykę w celu wizualizacji tego, jak wygląda postęp prac w danym projekcie. Także dziękuję Wam za poświęcony czas na obejrzenie tego odcinka i życzę Wam wszystkiego najlepszego. Dziękuję, cześć.